magistracie na Kulu, ale tu napisano nawet, że jestem z Kulu. No to się nie zgadza zupełnie, bo w tej chwili jestem w Chełmie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a referat świetnie zresztą, który mnie w pewnym sensie wprawił no, w pewne zakłopotanie w stosunku do tego, co ja mam do powiedzenia. Jest też, pochodzi też od uczonego, który wykłada w Chełmie i to nobilituje moim zdaniem to miasto. Proszę Państwa, to nie jest wykład. Ja nie chcę robić wykładu, dlatego że na tematy niemieckie napisałem sporo, powiedzmy już nie chcę się powtarzać, to są setki właściwie już publikacji. I trochę muszę powiedzieć, od tego tematu już odstąpiłem, dlatego że stał się już dla mnie trochę nawet nudny, powiedziałbym, powiedzmy ciążącym i pewnymi no, nie tyle reperkusjami, bo tych było mało, ile pewnymi takimi wewnętrznymi hamulcami, które w tej chwili właściwie każą mi zajmować się zgoła czymś innym. To jest tytuł tego referatu podany przed chwilą przez pana organizatora tego spotkania. Jest prawdziwy, ale ja bym chciał tylko kilka obrazków takich tutaj przedstawić, które utkwiły mi w pamięci jako dziecku i nie tylko potem, jako już dorastającemu młodzieńcowi, a nawet i później, w późniejszych kolejach mojego życia. I ponieważ jest zapowiedziana dyskusja, dlatego że liczę, że w oparciu o te obrazki będą pytania, bo wtedy ja bym mógł odpowiedzieć na to trochę konkretniej i szerzej. Taki pierwszy obrazek, ja miałem 8 lat, jak wybuchła wojna. Pochodzę z Pomorza, z Borów Tucholskich i przed wojną mieszkaliśmy w Pruszczu Pomorskim, no jakieś 25 km od Bydgoszczy. To było właściwie miejsce, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z Niemcami, ponieważ i po lewej, i po prawej stronie poczty, gdzie mieszkaliśmy, mój ojciec był naczelnikiem poczty, mieszkali Niemcy. I dlatego na ulicy mówiło się po polsku, po niemiecku, z dziećmi, tak samo słyszało się na co dzień język niemiecki. Stąd dla mnie otoczenie niemieckie nie było nic nadzwyczajne. To było coś normalnego i przede wszystkim pamiętać należy o tym, że Niemcy przed wojną na ogół w Polsce, powiedzmy mieszkający na ogół, nie akcentowali swojej wrogości do Polaków. Dopiero kiedy po 2 tygodniach wróciliśmy z ucieczki, ponieważ musieliśmy 1 września uciekać i to było chyba dobre, dlatego że mój ojciec zginął rozstrzelany 22 grudnia 1939 roku w Dolinie Śmierci pod Wojnicami, ale myśmy uniknęli śmierci. Gdybyśmy zostali, nie uniknęlibyśmy śmierci. Dlatego nasza 2-tygodniowa tułaczka gdzieś między Bydgoszczą a Płockiem jednak na coś się przydało. Po raz pierwszy spotkałem się wtedy z Niemcami w takiej polnej drodze, jechaliśmy wozem konnym i jechało auto, kurz ogromny, zatrzymało się auto, wysypali się niemieccy żołnierze, feldwebel taki spocony, czerwony, powiedzmy, bo upał wtedy we wrześniu, stanął na skrzyni tego auta i broń oddawać. No matka miała tam jakieś małe pistolety od ojca, więc oddała. Powierzchownie przeszukali wóz nasz i ten Feldwebel, śmiejąc się, rozkraczony, tak widzę go tak jak dzisiaj, powiedział Puln, jehat, oja Puln, to jest saufen, bei fressen und vertanzt. Wird nie mehr auferstehen. Wreszcie Polska, byście waszą Polskę oni przechlali, przeżarli i przytańcowali. I Polska już nigdy nie powstanie. Moja matka, która mówiła po niemiecku, tak jak Niemka mówiła, ja Gott wird die Entscheidung treffen, bo że Pan Bóg tutaj mówi, postanowienie swoje wypełni. Moja von wegen. I ruszyli dalej, nic nam oczywiście złego poza tym nie robiąc. Kiedy wróciliśmy do Pruszcza,
tych samych Niemców, z którymi na co dzień byliśmy właściwie za pan brat, spotkaliśmy już zupełnie, to zupełnie inni Niemcy byli. I to był szok. To byli młodzi ludzie, którzy mieli karabiny, te Hakenkreuzbinden na rękawach, takie haki specjalne, takie hitlerowskie już. No i oczywiście od razu rewizja tego, do mieszkania wejść nie wolno, niczego nam nie dano zabrać z mieszkania, nawet zdjęć rodzinnych, nic. Po prostu staliśmy przed domem i powiedzieli, że ja to uciekaj, a więc uciekajcie gdzie chcecie, tu nie macie ustępu. Dlatego kiedy ja potem widziałem w 1945 roku Niemców wysiedlanych, a widziałem rozumiem to w pewnym sensie, muszę powiedzieć, mimo że tak wiele przeszliśmy, no współczułem, nie? Bo ja sam na własnej skórze doznałem, co to znaczy. No i później oczywiście aresztowanie ojca i nasza ucieczka gdzieś tam w Wory Tucholskie. Tam znowu aresztowanie ponowne ojca i rozstrzelanie go. I myśmy się cupnęli w Pruszczu Bagienica w środku Borów Tucholskich. W zasadzie to byliśmy przeznaczeni, no w najlepszym wypadku na wywózkę, cała rodzina, matka, moje dwie siostry i ja. Był spis ludności, drugi obrazek. W 40 roku bodajże. I moja matka nie podała nazwiska swojej teściowej, a więc matki mojego ojca, mojej babci, ponieważ ona była Niemką. I gdyby to odkryto, bylibyśmy od razu przymusowo włączeni do drugiej grupy, czyli do grupy Volksdeutschów. No, nie chcieliśmy tego i Ortsvorsteher, Niemiec, inteligentny człowiek, sołtys z tej wsi, kilkakrotnie do matki zwracał się, żeby powiedziała, jak się z domu nazywa teściowa. Matka powiedziała, nie mieliśmy kontaktów z tą rodziną, ojca mojego męża i dlatego ja nie pamiętam. I ten Niemiec do mojej ciotki, którą nieraz miał kontakty różne, do siostry mojej matki, powiedział, ja dobrze wiem, dlaczego pani siostra nie chce podać nazwiska swojej teściowej. Ja wiem i niech to starczy, ja ich rozumiem. Więc tacy byli też Niemcy miejscowi. Był potem nauczyciel szkoły, do której chodziłem, Artis, polski nauczyciel przedwojenny, który przed wybuchem wojny uciekł jak wielu Niemców do Gdańska. Potem wrócił, no był niemieckim nauczycielem. Jego żona właśnie pochodziła z Słowicza, nie mówiła nam po niemiecku. On był Volksdeutsch, był Niemcem zresztą. I uczył nas przez niecałe półtora roku. Otrzymał taki rozkaz z landratury, a więc z powiatu, że ma zniemczyć całą szkołę, tak żeby dzieci oświadczyły, kim są. Więc mieliśmy oczywiście odpowiedzieć na kilka pytań, jak mówisz, kiedy idziesz do szkoły, że mówisz Heil Hitler, a on ponieważ był katolikiem, więc powiedzmy jakoś to mu tak nie pasowało, podał Uda auf Wiedersehen, albo do widzenia. Ale w zasadzie miał być Heil Hitler. Potem jak rozmawiacie w domu, a więc tylko po niemiecku, rzecz jasna. U nas nie było wolno po polsku mówić ani słowa na ulicy. I za wypowiedzenie polskiego słowa dostawało się w najlepszym razie eine Backpfeife, to znaczy policzek, czy tam powiedzmy kopnięcie butem, czy coś takiego. Każdy Niemiec mógł to zrobić, powiedzmy niektórzy to robili. No i trzecie pytanie było, do jakiej poczuwa się narodowości. No i to powiedział ten nauczyciel nam to, no byliśmy dziećmi wtedy, nie wiedzieliśmy właściwie, nie mogliśmy rozszyfrować jego uczuć, które były podobno widoczne na zewnątrz. Niechętnie to robił. Napisał na tablicy te pytania i ma się to odpisać i z rodzicami się porozumieć, następnego dnia będzie pływ.